Mam na imię Pola, mam 9 lat i chodzę do trzeciej klasy. Mam pytanie, czy po 15 października będę żyła w bezpiecznym i szczęśliwym kraju? No wiesz, zaraz mi serce pęknie, jak widzę łzy w twoich oczach, ale wiem, że jesteś bardzo wzruszona. Ja też i ja ci mogę powiedzieć, że jak widzę taką młodą osobę jak ty, chodzisz do trzeciej klasy, martwisz się o innych i masz jedno marzenie, chcesz żyć w szczęśliwym kraju, gdzie żyją szczęśliwi ludzie, to dla mnie to jest największe wyzwanie, jakie w ogóle mogę sobie wyobrazić. Ja zrobię wszystko, wszystko, żebyś i ty, tak jak moje wnuczki i wnuki, żebyście żyli szczęśliwie. To jest, większej nagrody dla mnie nie będzie, jak się spotkamy za kilka lat i jak powiesz, że no, trochę się udało, żyję w szczęśliwym kraju. To będzie dla mnie największa, największa nagroda. Jesteś naprawdę wspaniała. Brawo, naprawdę. Wiecie, ona bardziej przekona wątpiących niż moje 2 godziny gadania, także bez w ogóle zrobiłaś, oprócz tego zrobiłaś kawał wielkiej roboty. W ogóle zapisuję cię do sztabu, zgoda?